Who's excited for a new baby? Surprise! No, jak widzieliście po zdjęciu, jestem w ciąży. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, żeby to powiedzieć. Teraz jestem w 10, 11 tygodniu ciąży. Jakoś inaczej się to liczy w Polsce. I don't know. 10, 11 tydzień w ciąży. No i ogłaszamy, powiedzieliśmy już rodzicom, powiedzieliśmy dziewczynkom i bardzo się cieszymy, że to się wydarzyło. Chcieliśmy wam trochę opowiedzieć, jak się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się gdzie? W Grecji, na Kos. Tak, jak byliśmy na Kos, ja piłam Aperola i tak jakoś mi nie smakował ten Aperol. I tak, dlaczego mi to tak nie smakuje? Zawsze mi smakuje na wakacjach, jest cieplutko, jesteśmy na plaży. I tak piłam to i jak mówię, nawet nie skończyłam, dałam Johnowi, żeby skończył. I tak bardzo dziwnie się czułam. I akurat miałam mieć okres w tym czasie, ale cały czas się jakoś źle czułam. To jak wypożyczyliśmy samochód, to pojechaliśmy do... Apteki? Do apteki. Tak, John został w samochodzie i ja tak kurczę na wyspie, czy poszłam do tej apteki i tak nawet wygooglałam, jak się mówi test ciążowy po grecku. Miałam to wpisane w telefonie, ale akurat pan bardzo ładnie mówił po angielsku, ja nie wiem dlaczego ten. I tak podeszłam do niego i tak mam trochę takie, może nietypowe, może typowe pytanie, nie wiem. A potrzebuję test ciążowy i 20-25 euro później mieliśmy test. Najlepszy test. Najlepszy taki test. Taki jakoś, że wow. No i wróciliśmy do hotelu, zrobiłam test, ale jak mówię, to było jeszcze przed miesiączką, to ta linia była taka niejasna, była taka bardzo słaba. Bardzo słaba, no i ja już wiedziałam, ale John tak, a może nie? Bo pierwszy raz chyba widzę, patrzyłem na te kreski, bo ostatnio parę razy tak nie patrzyłem. Tutaj... Były takie bardzo definitywne. To też, tak. Tak, a tutaj była taka bardzo lekka. No i następnego dnia, bo ten test miał dwa testy, to następnego dnia zrobiłam drugi rano i były dwie linie. Były. No. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to ja mam na imię Justyna, to jest... John. A ja się wychowałam w Kanadzie, John. W Stanach. Taki się urodził w Stanach. I co, mieszkamy w Polsce już 12 lat, 13 lat, długo. Jesteśmy razem długo. Jesteśmy po ślubie też długo. Mamy dwie córeczki, Matylda, która ma 6 lat, Emma, która ma 3 latka. No i teraz będzie trzecia Dzidzia u nas w rodzinie. No i też też powiedzieliśmy rodzicom, to było takie słodkie, nie wiem co było fajniejsze, reakcje twoich rodziców czy moich rodziców. Obydwa byli takie, like, troszeczkę śmiesznie, trochę urocze, ale to już wstawimy innym razem, ale naprawdę ich reakcja była przesłodka. Polecam oglądać to, bo było dobre. No, jeśli chodzi o moje zdrowie, wszystko wygląda ok. Jedynie to prawdopodobnie będę miała cukrzycę ciążową, tak jak miałam z Emą, co mnie czeka dieta. Za kilka tygodni idę na taki ten test glukozy, te co dwa, wiecie, co dwie godziny. Nie jestem zadowolona z tego, bo ten test jest straszny, ale już zaczynam utrzymywać tą dietę. Tak, na pewno mi ta dieta nie zaszkodzi, to czemu nie? Jeśli chodzi o pierwszy trymestr, to dla mnie jest bardzo ciężki, chyba dla Johna też, bo mam lekkie humory, ale też mam mdłości, like, bardzo źle się czuję. Generalnie bardzo jestem zmęczona i źle się czuję i to nie jest, nie wiem, niektóre kobiety tego nie mamy and like... Zazdroszczę wam. A ja pierwszy trymestr i z Matyldą, i z Emą bardzo źle się czuję, ale potem już jest trochę lepiej, i potem ostatni miesiąc jest taki najgorszy, nie? Ja coś nie pamiętam. Taki roller coaster trochę, ale,
A nie wiem, przez to, że trochę wiemy, że to jest nasza ostatnia dzidzia, to każdy ból, każde takie uczucie, to tak, nie wiem, delektuje się tym. Może to brzmi trochę dziwnie, ale tak się cieszę, że like, it's fine. Okay. It's fine. Będziemy nagrywać taki Q&A, jak macie jakieś pytania, jeśli chodzi do nas, jeśli chodzi o ciążę, rodzicielstwo, nie wiem, Stany, Kanadę, I don't know. Jak macie jakiekolwiek pytania związane, to zrobimy, nagramy taki Q&A, co nie? Dobrze. No, nagramy, bo może macie jakieś pytanie, chciałam powiedzieć, na pewno macie jakieś, może nie macie pytań, ale jak macie jakieś pytania, to jesteśmy otwarci, żeby odpowiedzieć. Może nie na wszystkie, ale na niektóre. Bardzo dużo osób się mnie pyta, czy teraz liczymy na chłopczyka. I dla mnie to jest... Like, nie wiem, takie trochę dziwne pytanie, bo nie mamy kontroli nad tym, czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka. I dla mnie najważniejsze, szczególnie, że poroniłam przed Matyldą i tak dalej, to szczególnie z moimi poronieniami, to mnie tak trochę nie obchodzi, czy będzie chłopczyk, czy dziewczynka, żeby była zdrowa dzidzia. To jest najważniejsze. Może to jest trochę takie klisze, że wszyscy tak mówią, ale ja jakoś nie mam jakichś, nie wiem, expectations, czy jakieś przeczucie, czy to chłopczyk, czy dziewczynka. Dla mnie najważniejsze, żeby było zdrowie, aczkolwiek, zdrowe dziecko, aczkolwiek mamy imię dla chłopca, a nie mamy dla dziewczynki. To jest jedyne takie aczkolwiek. Żeby dobrze spało. To jest najważniejsze, nie. Żeby dobrze spało. Dobra, kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcamy Was do zasubskrybowania poniżej. Też poniżej jest mój Instagram, mój TikTok, to też tam zapraszam. Jak ten filmik Wam się dresuje? Dobra. Jak ten filmik... Kciuki do góry? Oh, no, sorry. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. No jak zawsze. Matylda i ja i nasza baby Emma. Matylda i Emma i ja. I John. I nasze future baby. No, halo. Musimy to jakoś zmienić, no. A życzymy Wam miłego, pięknego... Fantastycznego dnia. Krobat fantastycznego dnia. To trudne słowo. Pa!